Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, normalnie jesteśmy na plaży dzisiaj. Dzisiaj jest mój 28 dzień, jakby się kto pytał, i jest dzisiaj, nie wiem, który, szósty? Piąty? Nie pamiętam. Piąty chyba. Taka jestem zakręcona, słuchajcie, że nie pamiętam, który jest dzisiaj dzień, który był wczoraj. Tak, fajnie pracuje mój mózg, ale. Po pierwsze, to teraz, dopóki sobie pomyślałam, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ktoś mi zapodał w komentarzach i w mailach stronkę o odżywianiu. Nie chcę przekręcić nazwy, więc jak będę obrabiać filmik, to tutaj Wam dopiszę, jak ta stronka się nazywa. I tam znalazłam właśnie kolejne potwierdzenie tego, że kawę raczej trzeba pić. Że kawa nam bardzo dobrze robi i tylko trzeba ją pić z dodatkami, więc w ogóle jak tylko skończę to moje oczyszczanie, to wracam do kawy, bo faktycznie mam wrażenie, że ta kawa jednak, nie mam wrażenia, ja wręcz jestem pewna, że kawa jednak pomaga się skupić, pomaga przed uczeniem się, także wracam do kawy. Co chciałam powiedzieć jeszcze? Właśnie, pusto jest na plaży, zobaczcie, jest kompletnie pusto. Jest godzina w tej chwili koło, no, przed 10, więc podejrzewam, że wszyscy są normalnie na wakacjach, a plaża jest pusta. Więc fajnie, fajnie. Ja lubię pustą plażę i po prostu mogłabym tutaj mieszkać, mieć namiot, tylko że zimno, nie? Teraz jest mi tak zimno, że nie wiem w ogóle, o co chodzi, słuchajcie. Moje dzieci po prostu, jak gdzieś słyszycie piski i wrzaski, to moje dzieci siedzą w morzu, tak? Z tatą. No tata stoi na brzegu, ale chłopaki się normalnie kąpią. Ja po prostu z podziwu wyjść nie mogę, bo to jest po prostu dla mnie. Mam nadzieję, że się rozgrzeje. Ma być dzisiaj słonecznie. Mamy tutaj parawan, żeby nie wiało, więc póki co jestem w dwóch bluzach i w spodniach takich 3/4 i skarpety i buty sportowe, tak? Wyglądam trochę dziwnie na tej plaży, no ale. I wypiłam ci rano wodę z cytryną właśnie i dużo imbiru sobie narobiłam, nasypałam, żeby było rozgrzewające, i cynamonu dużo, i zrobiłam sobie cały litrowy termos herbaty ciepłej. Też właśnie z przyprawami takimi rozgrzewającymi, żeby tutaj sobie popijać. Dodatkowo mam słoiczek zupy, który sobie wcześniej przygotowałam. Taką tam, nie wiem, coś chyba a la leczo. Złapałam z lodówki. Wczoraj było z buraczkami, dzisiaj nie z buraczkami, dzisiaj z cukinią i takie tam. I cukinii mam dużo, chyba mam cztery cukinie, ale takie malutkie cztery cukinie i marchewkę ugotowaną z wczoraj z obiadu. To pewnie z Jasiem będziemy jeść, bo mój Jasiulek lubi marcheweczkę samą tak jeść. I co? I to wszystko. Oczywiście nic mnie nie boli, nic mnie nie łupie, tylko jestem taka mało kreatywna. Nie umiem zorganizować sobie czasu, w sensie nie umiem. No, ogarnęłam dzisiaj cały z rańca całą tą wyprawę. Spakowałam wszystkie jedzenie, coś tam, wiecie co, no co muszę, to robię, ale jakiegoś takiego skupienia i no właśnie, jakiegoś takiego skupienia wielkiego nie ma, nie? Takiego chęci do działania, żeby zrobić coś więcej niż człowiek musi. O, może tak się odkręca. Tutaj, tak chciałam powiedzieć. Właśnie nie wiem, czy będzie słychać, bo jak wiatr wieje, to potem się okazuje, że nic nie było słychać, nie? Marszczę się, ale kocham morze i właśnie będę pić tą herbatę i pić, i pić, i pić litr gorącego. Nie wiem, jak długo my tu dzisiaj wytrzymamy. Tak czy inaczej jest cudownie. Będę biegać do kibla, ale też nieważne. Nieważne. Nie wiem, czy coś chciałam jeszcze powiedzieć. Wczoraj oglądałam właśnie. Nie wiem, dokończyłam tą swoją myśl, czy nie? Oglądałam właśnie te filmiki tam od tej pani. A jak to był ten film? Dobra, będziecie wiedzieć, bo wam napiszę ten
nazwę tego kanału. Oglądałam, jak się nazywał, że kawę trzeba pić, to o tym Wam mówiłam właśnie, energetyzującą, czyli właśnie taką kawkę z przyprawami. I tam była pożywka dla mózgu chyba, coś takiego się to nazywało. I to muszę zrobić, bo wiem, że moje chłopaki będą to lubili. I ja, no na razie ja nie, ale bo tego miodu tam nie mogę na razie. To było z miodem, ale chłopakom coś takiego zrobię. I jak już wrócę do, jakby do, wiecie co, do normalności, do nie diety, to centralnie postaram się takie coś jeść. Aha, tutaj nie mogę zrobić zbliżenia, ale... Oj, przepraszam. Tamten biały punkcik to jest tam... Tamten biały punkcik to jest mój mąż. I tam gdzieś obok, ja tu teraz na podglądzie nie widzę, ale tam gdzieś obok moja trójka dzieci się kąpie. Tak, oni gdzieś bardziej są... Tu gdzie ten pan teraz idzie, on gdzieś tutaj są. A tata stoi tam i patrzy na nich, jak się kąpią. No, powiem Wam szczerze, że gdybym teraz weszła do wody, to chyba bym przekręciła się. Z zimna bym normalnie chyba, nie wiem, co zrobiła, ale... Ale dobra. Tak czy inaczej, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo... Podobał mi się ten kanał wczoraj. Bardzo się cieszę, że mi go zapodałyście, bo takie naturalne rzeczy, że ja go wcześniej nie odkryłam, to taki wielki kanał. Widzicie, jak to jest? Tak czasem się wydaje, że a, duży kanał, to wszyscy go widzą i wiedzą o nim, a jednak tego jest tyle na necie, że nie da się. Dlatego dzielmy się pomysłami, słuchajcie, dzielmy się informacjami i tym, co wiemy, linkami i w komentarzach piszcie, bo to jest ważne. I ja bardzo się cieszę z tego kanału, bo tej pani właśnie nie znałam. Nie znałam tego kanału, a tam jest dużo właśnie takich fajnych rzeczy, które pode mnie bardzo mi pasują w sensie i bardzo będę stosować te rzeczy, bo ja bardzo lubię takie rzeczy naturalne właśnie. No i dobra, wiatr wieje i nie wiem, czy mnie słyszeliście, czy nie, ale chyba się rozłączę. Może się później połączę, zobaczę, nie wiem, teraz się... skurczę i będę czytać książkę, bo tak zamierzałam dzisiaj czytać książkę. Aha, no i co? Głodu nie czuję, nie? Jakby się kto pytał? Chrypkę mam, tak? Z rana mam codziennie chrypkę, nie wiem, czy to mi przejdzie, czy nie. Mam nadzieję, że mi to przejdzie. Mam takie wrażenie, że nie wyleczę się z czegoś takiego właśnie jak ta chrypka i ta gula z gardła przez jeszcze te kolejne 2 tygodnie, a jutro ważenie, wow, będzie się działo, jutro ważenie. Głos mam taki, jaki mam, no bo jest chrypka, tak, więc tutaj muszę zadziałać. Mam nadzieję, że jak przedłużę sobie to całe, no właśnie, jeszcze jak przejdę z tej diety na tą, na Candidę, to też zapodam sobie czarny orzech na odrobaczenie jeszcze. I suplementy, muszę się nad tym jeszcze teraz skupić, żeby sobie już pozamawiać, pokupować, żeby mieć. Jeśli macie jakieś pomysły na coś fajnego, to piszcie w komentarzach, nie wiem. Ja mam... ja mam co? Mam pomysł, to już Wam mówiłam, ale o tym będę mówić jeszcze, co mam w planie kupić. Na pewno jakieś suplementy takie odżywiające mnie, na odrobaczenie coś, no i pewnie nie za dużo, bo chcemy zrobić to odrobaczenie jeszcze raz i potem jeszcze raz, także żeby były 3 serie. Tymczasem miałam zamówić i jakoś tak wyszło, że nie zamówiłam, ale muszę się nad tym skupić i zamówimy sobie normalnie chyba czarny orzech z Huldy Clark, bo myślę, że jest najfajniejszy. I cała rodzina będzie jechała to samo i może kto się zna, to niech mi napisze, czy lepiej jest dłużej, a mniejszą dawkę, czy w krótszym okresie, a bardziej stężoną dawkę, bo to też jest ciekawe dla mnie, bo nie wiem, jak to zastosować. Ja bym zastosowała słabszą dawkę, ale przez dłuższy
okres czasu. Tak by mi się wydawało, że ja jakoś tak, takie mam wrażenie, że takie szoki dla organizmu nie są najlepsze, że systematyczność i długoterminowość daje lepsze efekty i w ćwiczeniach, i w odżywianiu, i w diecie, i tak jakoś mi się wydaje, że we wszystkim, że człowiek jest taką delikatną osobą, że delikatnie, łagodnie, ale właśnie systematycznie i długotrwało to działa lepiej niż po prostu, nie wiem, głodówka przez, nie wiem, 14 dni, a potem dalej w ogóle jedzenie byle czego, nie? To myślę, że jakby jeść cały czas to samo, fajnie, dobre rzeczy, to na, bardziej na zdrowie by to wyszło mi, no, człowiekowi, organizmowi. Dobra, to tyle na teraz, bo już jeden dzióbek wrócił zimny z gęsią skórką, więc poratuję go i może się jeszcze połączę, także na razie, buziaczki. Halo, halo, jesteśmy już w domu. Nie nagrałam tam nic więcej, dzisiaj też już więcej nie nagram, bo jest godzina 17, po tym słońcu jesteśmy zmęczeni, ja jestem cała w piasku, chłopaki się kąpią i ja też będę się kąpać i odpoczynek zasłużony, mimo to, że się działo cały dzień na plaży, w sumie na leżąco, no może nie leżało, no coś tam się robiło, nie, ale ogólnie do wody chodził z nimi tata, a ja tylko właściwie sobie siedziałam i czytałam książkę, to i tak czuję się zmęczona z tego słońca. Chętnie bym usiadła, no ale niestety się nie usiądzie, pranie już się pierze i co? I to tyle. Nie będę już tutaj ściemniać, bo właściwie nie mam nic do powiedzenia. Życzyłoby mi się tylko, żeby takich dni było więcej i Wam też bym życzyła, żebyście mieli takie wolne dni, pełne lenistwa i odpoczynku, i słoneczka, i miejsca, w które, żebyście byli w miejscach, które najbardziej lubicie. Ja lubię plaże bardzo, bardzo, bardzo i mam nadzieję, że ten jeden dzień, jutro już mają być chmury, więc znowu będzie kiszka. No ale mam nadzieję, że naładowałam sobie bateryjki na chociaż na chwilę, na jakiś czas, także fajnie mieć ogród, bo jak będzie chociaż trochę słoneczka, to zawsze można wyjść na ogród. Także to jest duży plus tutaj. I co? I jutro ważenie, mierzenie, więc jutro pewnie może trochę dłużej zagadam, a dzisiaj ściskam Was mocno i przesyłam Wam to moje słoneczko, po prostu jest cudowne, chciałabym, żeby taki każdy dzień był nie za ciepły, nie za zimny, taki w sam raz słoneczny, z wiaterkiem, dużo powietrza do oddychania. Super, po prostu super. I tym superowym akcentem żegnam się z Wami, do jutra. Buziaczki.